Witajcie, z tej strony Norbi, kolejny odcinek z cyklu przygody Geralda Wiedźmina. Słuchajcie, bardzo fajnie jest w Nowigradzie, bardzo fajnie jest w Oxenfurcie, ale powiem szczerze, że jako Wiedźmin brakuje mi trochę tego takiego, tej takiej przestrzeni, tej takiej przejścia, takiego posłuchania wiatru wiejącego sobie na tu i ówdzie. Naprawdę tego mi brakuje. No i dlatego postanowiłem, że zrobię teraz trochę takich zadań pobocznych. Czekajcie, ja sobie tutaj jeszcze mam jakiegoś mglaka. Dajmy sobie najpierw Gwen. Brakuje mi trochę takich zadań pobocznych, w których mogę sobie... Dobra. Powalczyć z jakimiś potworami, z jakimiś tam przedstawicielami takich ras, które do tej pory nie są jakieś fajne. Dobra. Pokaż, co umiesz. Sruł mu tak z laserka i no i w ten sposób załatwiamy kolejnego mydlaczka. Tu jesteś, misiek. Dwa uderzenia i mglak był już unicznożony. Przeszedł do historii, innymi słowy. Mniejszy niebieski mutagen. Co mi tutaj jeszcze zostawili? Aha, zapomniałem wam powiedzieć w ogóle, co to jest za misja. To jest łupy z pobojowiska. Poziom 20. No i jakoś tak tutaj idziemy. W ogóle, gdzie to jest? Kawał drogi. Tu mamy Nowigrad. Tu mamy te łupy z pobojowiska. Sobie się tym zajmiemy. Wiecie co, może przy okazji by zrobić parę tutaj znaków zapytania i ten odcinek taki byłby troszeczkę bardziej luźny, pozbawiony tego, tych murów, które nas otaczają, tych takich murowanych domostw, tylko właśnie taki normalny, prawdziwy, wiedźmiński. Jednym słowem, będziemy tutaj chodzić, szukać i będzie fajnie. Ja lubię takie coś. Dobra, dajmy sobie Quen. Tutaj coś mamy. Czemu mi się nie pokazujesz? A czekajcie, tutaj mamy... Mogę ty... O, właśnie. No i co? Jak to jest zakończone? Użyto klucza do otwarcia. Aha, bo ja klucz miałem. Kamień runiczny Swaru, glifaksi, salowe płyty, krwawy miecz, broń, unikat. No, miło. Zobaczymy sobie od razu ten krwawy miecz. To będzie na samym dole. Słabsza niż to, co do tej pory mam. Premia przy trafieniu krytycznym. Szansa na krwawienie, szansa na odcięcie kończyny. To jest miecz srebrny. Troszeczkę słabszy, jeśli chodzi o obrażenia. Chociaż te wszystkie bonusy dodatkowe są całkiem przyzwoite. Plus do tego jeszcze jakbyśmy dowalili w puste gniazda, to by się mogło okazać, że ten miecz jest lepsza niż ten, który na chwilę obecną posiadam. Wymagany poziom 15, spodnie tropiciela, to jest akurat słabo, tutaj nie mamy co nie mamy jak szaleć, a czekajcie, może jakąś tę kuszę będę miał lepszą, nie jest lepsza niestety, nie mam tu jeszcze jakiejś kuszy, nie mam. Nowe przedmioty, krwawy miecz i szpagat, spodnie tropiciela, dobrze, mamy załatwione, o zobaczcie, jakaś tutaj balista, całkiem ciekawa. Może tutaj jeszcze coś znajdę? Oj, jak widzicie, jak ładnie. Pogrzebacz. Se mogę pogrzebać teraz, nie? Obrażenia obuchowe plus 27. No, nieźle. Myślałem, że coś ciekawszego tutaj będzie, aniżeli jakiś stary, zwykły pogrzebacz. Hopsaj mi tutaj, Geralt, hopsaj! O, tutaj mamy łódeczkę. Możemy sobie się przeprawić. Zobaczymy jeszcze tylko tutaj. Czy jeszcze coś by się tu nie znalazło? O, widzieliście? On się poruszył. Tak jakby go ten króliczek, który tam biegł, brał i poruszył. Dobra, słuchajcie. Mamy tutaj znaki zapytania, więc się do nich udamy, skorzystając oczywiście z łódeczki.
Czemu by nie? Dawno nie pływałem i strasznie mi tego brakuje. O, czekajcie, coś tutaj jeszcze jest. A, no, proszę. Nie to. Jeszcze mnie uderzył, no. Co za nieludź. Ucho potwora, szpon, potwora razy trzy. Oż, miło to było. Hop. Hopsaj mi tutaj, Geralt, hopsaj. Bierzemy sobie ster i płyniemy w kierunku kolejnej przygody. Tak jest. Czekajcie. Ominimy. Coś tam było? Jakiś... Cały czas wciśnięty w tym momencie wiedźmińskie umiejętności. O! O! Nie robi się ciekawie, tutaj było jakieś... O, a sam się odsunął, bardzo dobrze. Tu był jakiś most, albo coś w tym stylu. O, ktoś mnie wzywa. Zirael, gdzie jesteś, Zirael? O, czekajcie, czy ja tam byłem? A tak, to jest ostatni bastion. Aha, i tutaj jest zniszczony cały most, którym... Szkoda, bo to fajnie byłoby, fajnie klimatycznie, jeżeli byśmy mogli przejść je po tym moście. Ale cóż, niestety. Nawet jakaś strażnica tutaj była. O, czekajcie, tam coś jest. Ja sobie wezmę jakąś regenerację żywności. Wezmę sobie Quena. I zobaczmy, może jakiegoś Arda. To jest coś latającego. Kuszę mam przygotowaną. Wiwerna! Nice! Dobra. Teraz ją zaspamować trochę ciosami. Odskoczyć. Jeszcze z Arda je przywalę. Jeszcze raz Ard. O tak. Jeszcze krwawienie. Jeszcze raz Ard. Dobra. Ha! To było fajne. Krew potwora, skóra z wiwerny, smocze łóżki, łóżki i jajo wiwerny. Strasznie lubię. Znaczy, one są, żeby było śmieszniej, nie są takie trudne, tylko co my tutaj mamy? Kamień runiczny Welles, glif Irden, olej wilcza, skóra, rękawice zabójcy i wyśmienite wyścigowe siodło. Ciekawostka. Więc tak, rękawice zabójcy, to jest słabe. Wyścigowe siodło, wytrzymałość 50, moje siodło ma to samo. No, więc pójdzie do sprzedania. No i tyle. Tyle byłoby tego dobrego. A, to jest ten mieczek taki fajny. On mi się strasznie podobał. I to naprawdę są... Powiem szczerze, że te takie broni unikatowe czasem nie są wcale takie złe. Jeżeli byśmy wzięli tylko pod uwagę obrażenia, to jest jedno. Natomiast jeżeli te dodatkowe umiejętności, możliwości dołożenia na przykład jakichś glifów, no to wtedy okazuje się rzeczywiście, że te miecze mogą się równać z mieczami tymi, które mamy, które dostajemy jako mieczami wiedźmińskimi. 83 kroki, nie będziemy kłopotać płotki, nie ma to najmniejszego sensu. Zanim się tutaj mi pojawi, to ja już będę na miejscu. Dobra, co my tu mamy? Gniazdo potworów. Jacie, coś czego nie cierpię. Zamrażę przeciwników. Czekajcie, ja sobie zmienię na... Gdzie jest kartacz? Bomba dwiemerytowa, ulepszony kartacz. Dajmy sobie kartacz i dajmy sobie na przykład to. Okej. Dajmy kartacz. Tutaj są akurat
Dobra. Srujm z laserka. O! To są zgnilce. Nienawidzę zgnilce, jak sami doskonale o tym wiecie. Dlatego też i wolę czasem walczyć z nimi na odległość. Dobra, jeden. Drugi. Quen. No jeszcze dodatkowo możemy dorzucić Arda. Gniazdo zgnilców, trzeba je zniszczyć. Skóra nekrofaga, gdzieś był jeszcze jeden. Większy kamień runiczny strzybóg. O, jeszcze jest pożeracz. A! No, ładnie mnie załatwił, no. Niby taki piątotierowy. Piętopoziomowy, zawsze mówię o tych tierach, ale no, mniej więcej tak to się odbywa. Piąty poziom takiego potworka i mało brakowało, by mnie tutaj załatwił. Skubaniec. Jeszcze coś tam jest? Takie skóry. To oczywiście nadaje się do sprzedania. No i w ten sposób ich załatwiłem. Puszczyk wziąłem zamiast... Dobra, dajmy sobie... Czekajcie, co ja tutaj mam? Czemu? Dobra, jaskółeczko, moja miła, powiedz przecie, kto jest tutaj... O, oczywiście nie ta bajka. Dobra, idziemy teraz tu. 218 kroków, schowajmy mieczyk. A nóż widelec, ktoś tutaj stwierdzi, że jesteśmy... Czekajcie, co to jest? A to są zwykłe kwiaty. Hopa, hopsaj, Geralt, hopsaj! Widzieliście kiedyś hopsającego Geralda? Okej. Okay. Zróbmy sobie tak, zapiszmy w tym momencie. Dajemy Quen, Nekery. Czekajcie, coś bym sobie wypróbował. Nekery na 18 poziomie, no. Jeszcze dodatkowo mamy tutaj wejście gdzieś. Dajmy im gwiazdę tańczącą. One są tam. Niech się chłopcy pobawią. Czekajcie, dajmy sobie miecz i jeżeli dobrze pamiętam, to mam to już odblokowane. O właśnie! Chciałem przetestować, jak to działa. Mogłem ich podpalić. Quen. Podrzućmy im trochę. Ale ich tam jest! O kurczę! Dobra. Tak to działa. Wiecie co? Ja sobie zmienię w międzyczasie. Wrzucę sobie jeszcze... Północny wiatr. O, to też by się przydało. Księżycowy pył to może nie. Obłok gazu. Oślepia przeciwników. A dajmy na razie... Może ich zatrujmy. Jestem ciekawy, czy to w ogóle zadziała. A czemu ja się mam tam z nimi bić za każdym razem? Wyciągamy miecz srebrny.
Dobra. I teraz są zamrożeni. O, i o to właśnie chodziło. A widzicie, macie cwaniaczki. Zamroziłem ich i dzięki temu one tutaj, tylko nie wiem dlaczego to tak wygląda. A, teraz dopiero ich się odmrozili. I zobaczcie, w jaki łatwy sposób ich załatwiłem. I to naprawdę nekery, które nie były jakieś tam popierdółkami piątopoziomowymi, tylko tutaj wysokopoziomowe. Nekerki. Zapiszmy, żeby się nie okazało. Kurde. Wiecie co? Dawno tego nie robiłem. Nie lubię tego robić. Ale wezmę sobie w tym momencie kota, gdzie on jest. Ale to są oleje. Jest kot. Wiecie, że doskonale, że nie lubię używać eliksiru kot, ale w tym momencie się on może mi tutaj przydać. Co to za menda jest? Północny wiatr. Co to jest? Dobra, skalny troll. Co ciekawe, te nekery są na wyższym poziomie niż ten troll. Jest, poziom 20. I zamroźmy go teraz. Spróbujmy mu przywalić z mocnymi uderzeniami. Zobaczymy, po ile mu... Dobra, odskoczmy. Wezmę sobie Quena. Czy teraz szybkimi? Dajmy mu z Arda? O. Albo nie tak, z Paxi. A, wybaczcie. I skalny troll zdziczały. Powiem szczerze, do tej pory raczej nie zabijałem troli. Dla mnie to są bardzo pocieszne stworzenia i naprawdę w jakiś tam sposób zawsze mi ich szkoda. Ewentualnie nie tyle szkoda, co raczej mam do nich, jestem do nich pozytywnie nastawiony. Dlatego też nie zabijam troli. No ale w tym przypadku, jeżeli to był jakiś zdziczały troll, no to niestety musiałem go załatwić. Widzę, że się tutaj mi telefon będzie teraz urywał. No ale cóż. Tak bywa. Mam tutaj coś? O, jest. Szmaragdowy pył, blacha z ciemnej stali, wyzimski czempion, temerskie żytnia. To było na czerwono. Nie skacz. Wzmocniona skóra, dratwa, adandate, broń unikat i bruty trapera. No to jest nieźle. Zobaczmy, czy to jest coś warte. Adam Date. Jeżeli już dobrze pamiętam, to Adam Data to ja już miałem. To jest naprawdę fajny mieczyk. 4%, 12% szansa na zamrożenie, trafienie krytyczne. No, nie jest taki jakiś rewelacyjny. Ten krwawy miecz wydaje mi się, że jest odrobinę ciekawszy. Ale zbieram sobie powoli to. Jeszcze nie jestem przeciążony. Kod będzie jeszcze chwilę działał. Trwała jego... Aha, tam coś jeszcze jest. Nie. Ach, zdawało mi się. Ale coś tu jeszcze słyszę. Czekajcie, może tędy? Dajmy tutaj z Arda. Coś tu jest? Jest! Wyśmienity srebrny miecz wiedźmińskiego cechu kota. Och, jakże się cieszę. A, kurde. Trzeci poziom.
Niestety to nie dla mnie, ale najważniejsze, że już sobie coś znalazłem, jakieś ulepszenie do miecza i to cieszy bardzo. I wyszedłem sobie chyba inną stroną, nie, tędy dokładnie, bo tędy tutaj ich pozabijałem. Pazur Nekera, jeszcze jeden. 31 sekund, to już nie będę w tym momencie zmieniał. Wezmę sobie następne zadanie. Później mamy jeszcze tylko tutaj dwa. W porządku. No, mamy 20 minut, więc sądzę, że tutaj będzie można sobie dzisiaj powalczyć i poszukać właśnie, zrobić coś innego niż tylko miasto i miasto i miasto. Co tutaj powiedziałem, zawsze to lepsze jest niż ten. A, słuchajcie. Postać. Dostępne punkty 1. Wydane punkty 18. Brakuje mi niedużo, żebym miał już maksymalnie transbojowy. Ewentualnie coś tutaj jeszcze mogę zmienić, coś dodać. Znak Quen. Następny poziom muszę wydać aż 18 punktów, a tu mam punktów 9 wydanych, więc a, nie ma to najmniejszego sensu. 3, 5, trening siłowy. Te silne ataki mi są tak naprawdę nie do końca potrzebne, bo jak widzieliście, ja zadawałem około 500-600 szybkimi atakami, a 700-800 mocnymi, a wiadomo, że te szybsze ataki są znacznie ciekawsze. Chyba, że spróbować jednak dowalić ten silny atak. Tak jak powiedziałem, ja będę chciał iść to pierwsze drzewko, do tych szybkich ataków, no ale do tego jeszcze daleka droga. Dobra, dajmy sobie na ten transbo... Może nie tak, dajmy tutaj. Rozbudujmy to już na maksa i spadek adrenaliny przy obrażeniach będzie niezauważalny. To jest właśnie plus z tego względu, że nawet jeżeli dostanę, to nie będzie mi to zabierać adrenaliny. I to jest fajne. Dobra, czekajcie, zobaczymy. Ja sobie teraz dam Quena. A, jeszcze chciałem zobaczyć, jeśli chodzi o kwestie mojej postaci. Żywotność 4900, obrażenia od ataków mieczem 983, to jest srebrnym, 652 stalowym i pancerz taki sobie. Co my tu mamy? Gniazdo potworów, czyli miecz srebrny w dłoń i jedyny. O, Andriagi! Pluje na mnie świnia, no! Embrion, serce, świnia mnie opluła, no. Tam mamy jeszcze jakąś Andriaszkę. Dobra, igni, szybko igni. Pszczoły mnie zaczęły gryźć. Ranog, o, ja ostatnio chyba kupowałem ten ranog, więc... Aha, okej, okay, mamy teraz... Dajmy sobie Quena, niech mi się szybko naduje Igni i spróbujmy podpalić tą Andriagę Wojownika. Dobra, wykończone i o to właśnie chodziło. Serce, jad i fragment pancerza Andriagi. Mniejszy zielony mutagen. Ludzie, kochani, moi drodzy, najsympatyczniejsi, dajcie mi jakiś czerwony mutagen. Niech ja sobie zrobię większy, wtedy te obrażenia moje będą jeszcze większe. Jeśli chcę się pozbyć Andriag, muszę to wysadzić w powietrze. Aha. Tak to wygląda. Gniazdo potworów w tym przypadku Andriagi, ja jeszcze tego nie widziałem, żeby to wyglądało tak.
No ale to ciekawe jest. No ale najważniejsze jest to, że jest zniszczone i będę mógł sobie dalej kontynuować na tym. Dobra, idźmy do następnego miejsca. Czy coś tutaj jeszcze jest? No tak, jest, ale daleko. Więc trzeba będzie skorzystać chyba z pomocy płotki. No, chyba tak zrobię, tak będzie najprościej. Dobra. 207 kroków, więc no, przejdziemy się szybko płotką. Co tu jeszcze? Coś tutaj jest? Nie ma. Dobra. Chyba jesteśmy na miejscu. Co my tutaj mamy? Dezerterów. Oj, chyba nie to chciałem wziąć. Ale oni są teraz spowolnieni, więc może być. O, i zajdziemy go tak od tyłu. I załatwiony. Dziękujemy bardzo. Nowigradzki miecz długi, tylko tyle mi zostawił. Zobaczymy, co oni tutaj, czego tutaj strzegli. Niech my tutaj... Len? No to na pewno nie było to. A tam jest jeszcze jeden. Dobra, damy mu z Axi? Czy z Arda? Dajmy mu z Arda. No i jest pozamiatane. Dobra. Gdzie jest to, co mi dla mnie tutaj panowie zostawili? Niech mi tutaj pokaże. Chyba w środku. Okej, jest jakaś skrzyneczka. Kamień runiczny, dziewanna. A, i z drugiej strony. Sproszkowany rubin, mistrzowskie narzędzie płatnerskie i to było wszystko. Słabiutko, powiem szczerze. Żadnej rewelacji. Mała pałka. No i teraz zobaczmy, jak to wygląda tutaj. Ładnie wyczyszczone. Aha, jeszcze jeden i będziemy mieli tutaj z głowy. No, będzie tutaj całkiem przyzwoicie wyglądało. Dobra, jeszcze do tego jednego znaku tylko sobie pójdę. I akurat będziemy mieli wszystko ładnie zakończone tutaj. Dobra. 95. Tutaj mamy utopcę i niestety nie mam, ale ja sobie zrobię tak, przemedytuję sobie jeszcze godzinkę. Zobaczmy, jaki ja mam tutaj północny wiatr, ewentualnie czarczą purchawę i mogę sobie zmienić na coś, co się tutaj będzie paliło. To znacznie ciekawsze. Spróbujemy im tam podrzucić ukryty skarb. Podrzućmy im może w ten sposób. Niech się tam trochę pobawią. Dobra, dwa wystarczy. Nie wiem, czy nie za daleko jestem, żeby to w jakiś sposób zadziałało. Dlatego ja sobie... No, chyba tak. Bagiennik, poziom 15. Zmieńmy sobie teraz na ten północny wiatr. On jest jednak zdecydowanie lepszy. Dobra, bagienniki niedawno na poziomie 15 to były dużym wyzwaniem, natomiast teraz już nie tak bardzo. Dobra, zamroźmy go. Spróbujmy mocnym uderzeniem. I chyba wszystko.
Tu nie możemy nic zrobić. Tam jeszcze chyba jakieś utopcy pływają. A jeszcze mamy jakąś beczułkę, którą też można byłoby wziąć, żeby eksplodowała. No ale cóż, tutaj serce potwora. Wątroba potwora i jakieś to. Dobra, mamy list. Glif Axis, ponie kawalerzysty, to jest przedmiot mistrzowski. Coś tam jeszcze jest niżej. I jeszcze jedna skrzyneczka, która jest niżej. Czarnicze narzędzia kowalskie, rękawice tropiciela, ale jednocześnie muszę zmienić sobie na kuszę. Nie, to muszę wyjść. Ze względu na to, że jeżeli mnie tutaj... A, jeszcze tutaj mogę coś wziąć. Nie wiem, czy coś wziąłem. Teraz mogę zmienić na kuszę. Jednocześnie dać sobie Quena. Krasnoludzki spirytus. Coś tam jeszcze jest głębiej zatopione. Ok, jeden utopiec załatwiony. Drugi załatwiony. No i gdzie to jest? Tam mi się pokazywało. Chyba to jest to? Nie wiem. Czekajcie. Pokazywało mi się przez chwilę. O, tutaj jest. Czyli jeszcze jedną mogę wziąć i sobie odblokować. Włókna, pył z czarnej perły, wyśmienity jad wisielców, buty wiarusa, zwykły przedmiot i len. Także mamy sprawę załatwioną. Teraz mogę sobie tylko dopłynąć do brzegu. A, to już... O, widzicie, tutaj mamy jeszcze skórzana łata, schemat Kirys z Madeira, napierśnik z Ben... A, zobaczymy przy okazji, co to jest. Buty wiarusa to akurat słaba rzecz, spodnie kawalerzysty też słaba, napierśnik słaby. No ale cóż, nie można mieć wszystkiego dobrego, prawda? Dobrze, słuchajcie, tutaj zrobiłem, poodkrywałem sobie już wszystko. Także będę mógł ze spokojem iść i dalej, nie będę musiał się wracać, nie będę musiał nic kombinować. I o to właśnie chodziło. O, jeszcze tutaj mam jakąś skrzyneczkę. Wyśmienite siodło, kamień runiczny, wyśmienity księżycowy pył. Cieszy i to bardzo. Kurczę, jakbym nie poszedł tutaj, no to byłoby oczywiście to przeoczone. Czyli warto każdą wysepkę, każde miejsce dokładnie sprawdzić, bo inaczej ominęłoby nas tutaj wiele, wiele znalezisk. Dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia.